Cześć, witam Was dzisiaj zza kamery. Jeżeli obserwujecie mój profil na Facebooku, to wiecie, że przyszła do mnie paczka właśnie z Folio Society. Jest to wydawnictwo, które wydaje naprawdę przepiękne książki w twardych oprawach. Nie jest to tania impreza, dlatego ja się bardzo, bardzo długo zbierałam do tego, żeby coś z tej strony zamówić, ale one są wydane w taki sposób, że naprawdę myślę, że są warte swojej ceny i przetrwają lata. Pierwsza rzecz po otwarciu pudełka, jaką znajdujemy, to właśnie ta mała karteczka z informacją, kto dla nas przyszykował paczkę. Tutaj mam już świąteczne kartki, oczywiście z motywami literackimi. Jedyny, który udało mi się motyw literacki rozpoznać, to jest właśnie Holly Goliati. Także nie za bardzo dobrze to świadczy o moim oczytaniu, ale raczej mówi bardzo dużo o moim nieoczytaniu. Kolejna rzecz to taki notatnik. Też bardzo ładnie wydany, też szyty w twardej oprawie. No i na końcu taki biuletyn informacyjny. No i teraz przejdziemy do książek. Dwie z nich to jest klasyka dziecięca, także jeżeli Was nie interesują książki dla dzieci, to możecie już wyłączyć w tym momencie. Jak widzicie, wyciągam pierwszą pozycję z etui. Każda z tych książek ma swoje etui. Na dodatek jeszcze każde z tych etui było zafoliowane. Pierwsza książka to Zaczarowane baletki, Ballet Shoes. One zostały, z tego co wiem, wydane w Polsce. I jest to historia trzech sierot, trzech dziewczynek. Każda z nich została uratowana przez profesora paleontologii, z tego co pamiętam, podczas jego podróży po świecie. No i wychowują się razem jako przyrodnie siostry. Każda z nich jest w jakiś sposób utalentowana artystycznie. No i poznajemy ich perypetie. Wiem, że w 2007 roku wyszedł film z Emma Watson. Ja akurat za Emma Watson nie przepadam, ale może jak już przeczytam książkę, to zdecyduję się go obejrzeć. Także tak to wygląda naprawdę, jak widzicie, szyte książki i przepięknie wydane. Kolejna książka to fantastyka dziecięca. Książka, która pierwszy raz pokazała się w 1927 roku i to jest The Midnight Folk. Zdecydowałam się ją przeczytać. Nigdy wcześniej o niej nie czytałam, ale zdecydowałam się ją kupić, dlatego że opis mnie zainteresował, bo mamy tutaj w tej książce piratów, są czarownice, są gadające zwierzęta i poszukiwania zaginionego skarbu, które właśnie są udziałem naszego głównego bohatera, który nazywa się Kay Harker. No i jest to taka typowa, przygodowa książka dla młodych ludzi. No i ostatnia, nic fascynującego, bo to język angielski. Od początków aż po czasy współczesne. Tu jak widzicie. Także dużo, dużo czytania. No i dajcie znać, co myślicie o tych książkach. Ja Wam oczywiście w opisie pod tym filmikiem dam link do strony, także Folio Society, także tam możecie sobie zobaczyć, jakie oni jeszcze książki wydają. To są książki z różnych gatunków, także możecie sobie sprawdzić ceny i z tego co wiem, oni chyba wysyłają na pewno na cały świat. A dzisiaj jeszcze w trakcie nagrywania przyszła do mnie kolejna paczuszka z książką w środku i z różnymi innymi pierdołami. Także już ją otworzyłam, ale
To jest raczej taki halloweenowy motyw, także pokażę Wam ją, myślę, że w przyszłym tygodniu, bo w tym tygodniu no już niestety ze względu na brak czasu nie zdążę nagrać tego, ale na pewno się pojawi ten filmik. Także dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!